zastanawiacie się, drodzy czytelnicy, dokąd biegnie droga znajdująca się za moimi plecami? Odpowiedź na to i na wiele innych pytań znajdziecie w naszym nowym programie Skarby i Tajemnice Pojezierza Gnieźnieńskiego. Cykl tych nowych, krótkich reportaży będzie dostępny na naszym portalu już od czerwca tego roku. Co w tym programie? Skarby, tajemnice, zagadki, zbrodnie, unikatowe miejsca, zapomniani ludzie, niezwykłe wydarzenia i wiele, wiele innych ciekawych historii związanych z naszym regionem. Historii, o których dzisiaj niewielu pamięta lub które są znane tylko naszym dziadom i pradziadom. Dlatego postanowiliśmy je wszystkim naszym czytelnikom przypomnieć. Już od czerwca na naszym portalu Skarby i Tajemnice Pojezierza Gnieźnieńskiego. Serdecznie zapraszam. Jakie tajemnice w swoich głębinach skrywa Jezioro Kłeckie? Czy utopiony tutaj jest radziecki czołg? A może zatopiona w okresie międzywojennym lokomobila? O tym wszystkim w naszym programie Skarby i Tajemnice Pojezierza Gnieźnieńskiego. Kaplica w kształcie rotundy, wybudowana w 1927 roku w Mielnie, niedaleko Mieleszyna, to jeden z najbardziej tajemniczych obiektów w naszym regionie. Jakie skrywa tajemnice? O tym opowiemy w jednym z programów Skarby i Tajemnice Pojezierza Gnieźnieńskiego. Zakrzewo. Jedna z wielu miejscowości w Wielkopolsce. Niczym się nie różniła tak naprawdę od podobnych wsi w naszym kraju. Gdyby nie jeden wielki, można powiedzieć, szczegół. Otóż ten XIX-wieczny pałac
w stylu francuskim, wybudowany przez hrabiego Albina Wejherskiego. I dzisiaj, drodzy widzowie, poznamy tajemnicę tego pałacu, skarby. Zapraszamy na swoją historię. Miejsce, w którym się znajdujemy, zwane jest przez okolicznych mieszkańców jako Kuś. Dlaczego? Podobno tutaj Kusi, a podobno wytłumaczenie tej nazwy jest zupełnie inne i związane z wydarzeniami, które rozegrały się tutaj 30 września 1761 roku. Wówczas spalono tutaj 10 kobiet. Dlaczego musiały ponieść śmierć? O tym wszystkim w naszym programie Skarby i Tajemnice Powierza Gnieźnieńskiego.